тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. I witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Macintosh, a przed wami nowa seria Let's Play, tym razem z gry Metro 2033 Redux. I gramy w tą grę tak jak Bozia przykazała, moi drodzy, to znaczy mamy polskie napisy, jednakże wszystko w grze, z racji tego, że cała akcja w grze dzieje się w metrze moskiewskim i również od czasu do czasu na powierzchni Moskwy, czyli po prostu w zgliszczach Moskwy, to wiecie, jak Bozia przekazała, powinniśmy słyszeć po prostu język rosyjski wypowiadany. Dlatego też gramy, tak jak mówię, tak jak Bozia przykazała. Ja będę musiał sobie ściszyć muzykę, to od razu tutaj wiem, bo wy jeszcze tego nie słyszycie, ale uwierzcie mi, ta muzyka jest deczko zbyt głośno. No i zaczynamy od prologu. Prologu, który jest bardzo dobrym wprowadzeniem do tego, co będzie się tak naprawdę, słuchajcie, w metrze działo. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении, что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Держись! Опа! Фух. Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. No i moi drodzy, ja będę się od czasu do czasu tutaj zamykał, głównie z tego względu, że najzwyczajniej w świecie chcę, abyście też słuchali i tutaj chłonęli to, w jaki sposób ta gra jest najzwyczajniej w świecie zrobiona. Muszę sobie jeszcze tylko troszeczkę przesunąć mikrofon przed sobą na statywie, żeby to jakoś dobrze wyglądało i żeby mi się dobrze tutaj do tego mikrofonu mówiło. Otwórz drzwi, ja będę cię osłaniał. Dobra, Młynariew, będziemy otwierać te drzwi i będziemy patrzeć, co tak naprawdę tutaj się dzieje. Naprawdę powiem wam, że jestem zachwycony tym, zresztą zawsze jestem, wiecie o tym, że zachwycony, kiedy mamy grać w jakąś nową grę, ale szczególnie jestem zachwycony, że będę wam w stanie pokazać Metro 2033 i będę mógł troszeczkę poopowiadać również o książkach i twórczości Dmitrija Glukowskiego, ale także wszystkich innych autorów związanych właśnie z uniwersum Metro, z tego prostego względu, że Metro jako książka, jako uniwersum, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo duża, że tak powiem, kobyła. I jeżeli chcielibyście się teraz zabrać za jej czytanie, tak jak na przykład mój tatko, to macie dużo książeczek, słuchajcie, do nadrobienia. Mamy nową notatkę i mamy wpis pierwszy z wieży. Żaden z wojowników zakonu nigdy nie mieszkał na terenie Wognu. Dlaczego mieliby ryzykować za nas życie? Jesteśmy dla nich obcy. Po co? Może wierzą tak jak ja, że cienie zagrażają nie tylko naszej peryferyjnej stacyjce. Zaraz coś dopowiem, przeczytamy to do końca i coś wam na ten temat powiem tutaj. Nie tyle tłumaczenia, co na temat tego, jak to tutaj działa. Ale że zagrożenie jest w istocie... że zagrożone jest w istocie całe metro? Nie mogę tego wiedzieć. Jedno tylko jest pewne, na widok tych ludzi czuję prawdziwy podziw. Zupełnie ich nie obchodzi, z jakiej stacji jesteśmy, jakiego wyznajemy Boga i jaką opcję. Liczy się tylko to, że jesteśmy ludźmi, którymi grozi niebezpieczeństwo. Wstępując do zakonu, ślubuję się do upadłego chronić metro. Ostatni przyczółek rasy ludzkiej. Nawet dobrze czytałem, pomimo tego, że przeskoczyłem stronami. Niektórzy z nich wierzą, że zwyciężymy. O wiele więcej uważa, że nasz los jest przesądzony bez względu na wszystko, ale żaden nawet nie pomyśli, by złożyć broń i się poddać. Takich Hunter miał towarzyszy. Zostanie jednym z nich byłoby dla mnie najwyższym zaszczytem. Ogólnie w tym momencie też jesteśmy, moi drodzy, Arciumem. I tak niektórzy powiedzą, Macintosh, ale przecież główny bohater, czytałem książkę i główny bohater nazywa się Artem.
Tak, to jest spolszczona wersja tego imienia. Jednakowoż tak de facto nawet sami tłumacze nie byli zgodni, jeżeli chodzi o wersję polską, czy spolszczać imię Artem, co byłoby tak naprawdę poprawne, ponieważ Arcium jest spolszczone w języku polskim jako właśnie Artem, ale dużo osób było również za tym, żeby imię Artem pozostawić w jego rosyjskiej formie, czyli Arcium. No i tutaj narodziło się pytanie, w jaki sposób to zrobić i zadecydowano, że spolszczy się to imię na jego prawidłową polski odpowiednik, czyli na imię Artem. No i jesteśmy tym naszym Arciumem. Nie będę używał słowa Artem, ponieważ tak jak większość osób, które czytały tą książkę i które troszeczkę bardziej zgłębiły uniwersum Metro, uważam, że pozostawienie Arcium, bo jest to imię, jest po prostu dobre, szczególnie, że inne imiona, które pojawiają się w uniwersum Metro, to moi drodzy, najzwyczajniej w świecie one nie są spolszczane. Tak samo na przykład nie mamy Piotra, tylko... Nie, no akurat Piotr to jest ten, to akurat nie jest to imię, ale są jakieś imiona, które rzeczywiście nie zostały spolszczone, jednakże zostały zapisane przy pomocy formy fonetycznej. Na przykład mamy zamiast... Ktoś mówi do kogoś Jewgenii, to jest to zapisane jako Jewgenii, a nie Jewgenii, ponieważ wiem, że się spolszcza to do imienia Jewgenii, a nie Jewgenii. Chociaż często, gęsto zdarza się, że spotykamy żenie po prostu, bo po prostu tu się dużo osób zwraca do siebie po ksywce, no tak po prostu wygląda uniwersum Metro. Jednakże o czym tutaj mówiłem? Po pierwsze Vogn. Czym jest Vogn? To jest skrót. Teraz nie chcę tutaj palnąć gafy, ale chodzi o ogród gospodarki narodowej czy coś w tym stylu. To był ogród wystawniczy, w którym znajdowały się, wiecie, świnie, jakieś tam rolne rzeczy typu traktory i tak dalej. To był taki ośrodek, w którym prezentowano, wiecie, taki ośrodek wystawowy, tak to można powiedzieć, jednakże związany z rozwojem gospodarki narodowej, czyli na przykład właśnie traktory, czyli na przykład jakieś pługi, świnie, krowy, wszystkie, no krowy akurat nie, świnie, kury, tego typu rzeczy. I dlatego w ognie one są obecne, właśnie świnie i kury, ponieważ zostały sprowadzone z powierzchni w momencie, kiedy nastąpiła atomowa apokalipsa świata. Co zaś do tego miejsca, co mówiłem, że nie podoba mi się to tłumaczenie. Może wierzą tak jak ja, że cienie zagrażają nie tylko naszej peryferyjnej stacyjce. Nie cienie, tylko czarni. I wiem, ta gra niestety w wersji polskiej stara się być na maksa polityczna, jednakże słowo czarny nie jest tutaj w takim, wiecie, pejoratywnym kontekście, chociaż poniekąd też, ale nie chodzi o rasę człowieka, tylko o nowe zagrożenie pochodzące właśnie z góry, o nową formę inteligentnego życia, która jest po prostu czarnymi. Dosłownie tak to ich opisuje. Wyobraźcie sobie humanoidalne coś, co jest całkowicie czarne jak noc. To macie odpowiedź, dlaczego nazywają ich po prostu czarnymi. Ale okej, dobra. To mamy zrobione. Młynarz, czy też powinien powiedzieć towarzysz Młynariew, chce, żebyśmy otworzyli te drzwi. To też zróbmy. Coś włączyliśmy. Aha, włączyliśmy zasilanie i teraz możemy sobie tutaj przełączyć przełącznik. Tak, coś musi się skrzanić, musimy otworzyć przy pomocy tutaj tego ręcznego mechanizmu. Ogólnie to tego ręcznego mechanizmu nie musimy, akurat w tym wypadku go sobie tylko tyle podnieśliśmy, ale w przyszłości, jeżeli jakichkolwiek, wiecie, jeżeli jakąkolwiek znajdziecie taką bramę albo coś w tym stylu, to nie musicie jej w 100% podnosić. Wystarczy, że ją podniesiecie tylko do odpowiedniego miejsca, które będzie wam odpowiadało, żeby przejść. Na przykład utrudnić przeciwnikom, bo wiecie, oni wtedy tutaj nie wbiegną, tylko będą musieli kucnąć, czyli będą musieli tak czy siak w jakiś sposób tutaj... W jakiś sposób, wiecie, sobie coś tutaj przykucnąć, spowolnić siebie i tak dalej.
No i mamy dodatkowe dwie apteczki. Mamy również sporo amunicji. Gra przy okazji uczy nas, jak powinniśmy tutaj obchodzić się z zasobami. Otworzymy sobie tutaj boczny korytarz z tego względu, że pamiętajcie, eksploracja akurat w tego typu grach to jest bardzo, ale to bardzo dobry pomysł. I najzwyczajniej w świecie może to nam w jakiś sposób dopomóc, po prostu to, że będziemy eksplorować. Spacja to skok. Oczywiście podstawowe sterowanie WASD plus skok, ale mamy jeszcze parę innych dodatkowych rzeczy, które mogą nam tutaj dopomóc. A i przy okazji, jeżeli drzwi nie mają klamki, to najzwyczajniej w świecie nie możecie ich otworzyć. Taka jest zasada w metrze i do tego się musimy przyzwyczaić, powiem wam szczerze. No dobra, wchodzimy sobie tutaj. Tak, nikogo nie doma. Tutaj chyba nikogo nie ma, no na pewno tutaj nikogo nie ma, drogi młynarzu. Ale będziemy musieli założyć, jak widzicie, G to jest założenie maski przeciwgazowej. Z tego względu, że wychodzimy na powierzchnię. I dobra, już założona maska przeciwgazowa. Przy okazji będziecie widzieć też efekt inny, taki, że wiecie, naładuj broń. Broń naładowana. Tu przy okazji też znaleźliśmy przeciwnika, czy też raczej jakieś zwłoki, które przy sobie coś miały. Zamarznięte zwłoki powinienem dodać. I mamy mutanty, moi drodzy. Przeładujmy broń. Poczekajmy, aż towarzysz młynarz tutaj sobie poradzi z pozostałymi niemilcami. Po co mamy tutaj w jakiś sposób marnować naszą amunicję, skoro nasz drogi tutaj... Tak, idę, musimy pociągnąć, wiem. Skoro nasz tutaj towarzysz ma najzwyczajniej w świecie niekończącą się ilość amunicji, akurat w tym wypadku, bo potem ta amunicja naszym towarzyszom również będzie się, słuchajcie, kończyć. I to jest najpiękniejsze w tej grze, że rzeczywiście... O, to jest nasz cel, czyli... Czyli tak jak mówił wcześniej, wieża komunikacyjna, która znajdowała się nad Ostrakino w książce. No tak troszeczkę wyobrażałem to sobie inaczej, kiedy czytałem książkę, ale wiecie, to jest właśnie ta różnica. Kiedy czytacie książkę i wyobrażacie sobie i czytacie również o rzeczywistych tych okolicach, które macie gdzieś tam opisane i możecie sobie poczytać o tym i popatrzeć na mapy, jak to wygląda. Tak wiecie, tak wyobrażając to sobie przy czytaniu książki, wygląda to inaczej niż w przypadku, kiedy widzicie, jak to zostało zrealizowane. Zresztą na samym początku macie też powiedziane, tak jak mogliście to zresztą zauważyć, że ta gra jest inspirowana książką Dmitrija Glukowskiego, co oznacza, że niekoniecznie musi być ona z nią zgodna w 100%. Musimy utworzyć krąg. Jak powiedział nam tutaj Munariew i Ullman, ponieważ zbliżają się do nas, słuchajcie, przeciwnicy. No, będzie gorzej niż w bibliotece. Potem dowiecie się, o co tak właściwie chodzi w tym momencie młynarzowi. Ale na razie... Na razie, moi drodzy...
Na razie to mamy, że tak powiem, pewne problemy. Musimy użyć apteczki, bo oberwaliśmy troszeczkę. I czyżbyśmy zginęli? Nie. To jest zaskryptowane. Всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все. И в особенности мою жизнь. No i tak jak mamy tutaj napisane, chciałem powiedzieć powiedziane, bo słucham Arciuma i wydaje mi się, że rzeczywiście on do nas mówi, ale to jest bardzo fajnie imersyjnie tutaj zrobione to, że możemy tutaj czytać, co Arcium zapisuje w swoim notatniku. Jedyne, co mi się tutaj, powiem wam szczerze, nie do końca podoba, to to, że to jest niby 8 dni wcześniej. To się wszystko zaczęło, a jeżeli poczytalibyście sobie książkę, to dowiecie się, że to nie było 8 dni, tylko całe przygody Arciuma trwały zdecydowanie dłużej, przynajmniej 2 do 3 tygodni, ponieważ tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, szczególnie, że parę razy zdarzało się Arciumowi odpłynąć z tych lub innych względów i najzwyczajniej w świecie nie wiedział, ile był na przykład nieprzytomny, i przez to, że był nieprzytomny, nie wiedział, czy był nieprzytomny 3 godziny, 4 godziny, dobę, czy coś w tym stylu, i najzwyczajniej w świecie to poczucie czasu zostało w pewien sposób zatarte w książce i można się tylko domyślać, ile tak naprawdę ta przygoda trwała, ale na pewno trwała więcej niż 7 dni, tego jesteśmy pewni tutaj. No i tak jak widzicie, też mamy w tle mapę. Mapę, która również znajduje się w książce, i mój błąd jest taki, że nie wziąłem ze sobą książki, żeby móc wam powiedzieć, w którym miejscu metra Moskiewskiego się znajdujemy, ale mamy tutaj napisane, że jesteśmy na wystawie. To jest właśnie ten Vogn, czyli ta wystawa, o której wam mówiłem, a nad nami, czyli w przeciwną stronę niż my będziemy iść, jest botaniczny ogród. I to stamtąd właśnie przychodzą czarni. Pod nami jest Aleksandryjska, a jeszcze niżej jest chyba, ona się nazywa Ryża, czy coś w tym stylu. Musiałbym wziąć książkę, żeby powiedzieć wam dokładnie, jak to jest przetłumaczone w języku polskim, ponieważ niestety duża część, ogólnie w tej grze, dużo rzeczy będzie się pojawiać w rosyjskim, ale jeżeli jakaś tekstura jest taka, żeby gracz coś z niej zrozumiał, to u góry jest po rosyjsku, a pod spodem jest niestety po angielsku. I te smaczki w pewien sposób zacierają się właśnie z tego powodu, ponieważ polskie tłumaczenie książki Metro 2033 uznawane jest za jedne z lepszych, na równi z czeskim i chyba słowackim. Jednakowoż wszystkie angielskie tłumaczenia książki są uznawane za biedne w porównaniu do naszego, z tego względu, że nasze języki są bardzo do siebie zbliżone. Wiecie, rosyjski, czeski, no czeski może nie, ale rosyjski i polski, ale rosyjski i słowacki to dość mocno są do siebie zbliżone, z tego co rozumiem i z tego co czytałem w niektórych artykułach. Ale dobra, naciśnijmy sobie klawisz i kontynuujmy i zobaczmy, co będzie się jeszcze tutaj działo. Артём, проснулся наконец.
К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. No i moi drodzy, tak wygląda mieszkanie Arciuma i jego ojczyma. I najzwyczajniej w świecie... No tak to sobie wyobrażałem, tylko jeszcze bardziej ciasne powiedziałbym, ponieważ wiecie, no ilość miejsca w podziemiach, a dokładniej w metrze, no nie zmienia się i najzwyczajniej w świecie w dalszym ciągu ludzie chcą jakoś żyć w jakichś warunkach, ale trzeba wydzielić daną stację na część, wiecie, na część, w której po prostu ludzie będą żyli. Trzeba podzielić na taką część, w której najzwyczajniej w świecie będziemy pracować i taką, gdzie będziemy coś uprawiać. Czyli po prostu musimy podzielić na takie, wiecie, użytkową, na przemysłową i na nie biznesową, tylko taką... Jakby to jeszcze nazwać, no w sumie też po części przemysłową, takie wiecie, sektory można by było powiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak widzicie, Artem interesował się od małego i Suchy się nazywa jego ojczym. Chociaż ma ksywkę Suchy, to moi drodzy, od samego dzieciństwa on... Starał się Arciumowi wyjaśnić, jak tak naprawdę ten świat wyglądał. Druga sprawa jest taka, że jak widzicie, mamy tutaj napisane I want to believe in Metro 2035 z tego względu, że w tej grze jest dość dużo... Dużo, moi drodzy, takich ciekawych rzeczy związanych właśnie z promocją całego uniwersum Metro. Taki, wiecie, cross-branding można by powiedzieć. I przy okazji tutaj też, jak widzicie, mamy zdjęcia autorów. To są takie, wiecie, małe smaczki, o których trzeba wiedzieć, żeby najzwyczajniej w świecie o tym coś rozumieć. W ogóle lampka na prąd w mieszkaniu Suchego i Arciuma wydaje mi się, że nie, z tego względu, że to za dużo, słuchajcie, prądu by zżerało. Raczej właśnie taka lampka olejna to była podstawowa lampka, która znajdowała się na wognie, jeżeli chodzi o mieszkanka tutaj. I to jest troszeczkę antyklimatyczne względem tego, co możemy się dowiedzieć w książce. Przy okazji książka Dmitrija Glukowskiego Metro 2034, czyli takie przełamanie czwartej ściany. I zagrajmy sobie na gitarze i ruszmy. Przy okazji też kolejna sprawa. Burleska, rysunek burleski, naprawdę. Wydaje mi się, że nie, z tego względu... że Arcium raczej nie należał do osób, które się tym interesowały, powiem wam szczerze. Troszeczkę inaczej jest przedstawiony Arcium w grze niż w książce, no ale najzwyczajniej w świecie Suchy również jest zupełnie inaczej przedstawiony. Suchy tutaj jest przedstawiony jako, wiecie, taki pełny wigoru i w ogóle i w szczególe. A w... książce, moi drodzy, on porzucił wszelką nadzieję, że będzie kiedyś jeszcze dobrze, ale to ze względu właśnie na to, moi drodzy, co się tak naprawdę działo na stacji Vogn. No, witam ciebie. Tu, jak widzicie, mamy zamknięte drzwi, nie możemy przez nie przejść. Tu mamy jakąś firankę, która również odsłania kogoś. I słyszeliście, jak tutaj było powiedziane, że ten człowiek powiedział do Suchego, że stacja za długo nie przetrwa, jeżeli będziemy mieli jeszcze kolejne, nie powstrzymamy kolejnych ataków ciornych, czyli czarnych, ale z jakiegoś powodu polska wersja, co jest dla mnie niezrozumiałe, nie chce używać słowa czarny, pomimo że w książce... Przez wszystkie trzy części trylogii Glukowskiego słowo czarny jest nawet z wielkiej litery pisane i nawet w pewien sposób w Metrze 2034 odnoszą się do sytuacji czarny, a kolor skóry jakiegoś, wiecie, jakiegoś innego człowieka i najzwyczajniej w świecie wychodzi dość awkward sytuacja, ale w świecie książki, a w świecie gry słowo czarny
pojawia się normalnie i nikt nie ma z tym problemu, tylko nasze polskie tłumaczenie gry ma jakiś, kurczę, problem z tym, żeby nie obrazić przez przypadek kogoś, bo ma to wydźwięk, słowo czarny ma wydźwięk pejoratywny i taki powinien mieć w uniwersum Metro 2033. Jasne, w dalszym ciągu w niektórych miejscach metra czarny jest kojarzony z kolorem skóry i jest po prostu słowem rasistowskim, ale w wypadku Wognu słowo czarny kojarzy się pejoratywnie z najgorszym niebezpieczeństwem. Dlatego, wiecie, dlatego najzwyczajniej w świecie dziwi mnie. Na kolejny patrol napadli i znowu też było użyte słowo ciorny, więc najzwyczajniej w świecie jest to dla mnie dziwne. I widzicie, mamy tutaj powiedziane gawarisz, tam było powiedziane towarzysz suchoj, czyli właśnie suchy. Tak jest przetłumaczona jego ksywka, ale no... No, domyślam się, że ludzie chcą zobaczyć swoich bliskich, ale nie wiem, czy chcieliby to zobaczyć. Zdecydowano się słowo czarny przetłumaczyć na cienie. Nie rozumiem tego, dlaczego w taki sposób zdecydowano się to przetłumaczyć. Szczególnie, że osoby, które grały w tą grę, na 100% najpierw zapoznały się z książką. Szczególnie, że najpierw była książka, a dopiero długo, długo później pojawiła się gra, kiedy już książka stała się bestsellerem. I najzwyczajniej w świecie nie rozumiem tego zabiegu akurat. Może wy mi jakoś to wytłumaczycie, tak wiecie, z perspektywy osób, które to oglądają. Dlaczego zdecydowano się przetłumaczyć czarnych na cienie, a nie pozostawić tak, jak to zostało w jakiś sposób... W jakiś sposób, wiecie, utrwalone w uniwersum Metro 2033 książkowym? Szczególnie, że nawet w wersji rosyjskiej, tak jak słuchamy z osłuchu, nie są nazywani ci przeciwnicy cieniami, tylko czarnymi. Więc mówię, to jest dość dziwny zabieg, ale no, gra, wiecie, gra i tłumacze, którzy do tego siadali, starali się być jak najbardziej politycznie poprawni. Rozdział Hunter, wpis pierwszy. Codziennie wysyłamy patrole do północnych tuneli i codziennie wracają ze stratami. Brutalnie zabijają naszych, całkiem bez powodu. Niektórzy wracają żywi, lecz tracą zmysły. A jednak musimy dalej wysyłać tam naszych przyjaciół, sąsiadów i krewnych, bo tylko tak da się powstrzymać cienie. Gdy skończą się nam ludzie zdolni trzymać ich na odległość, gdy uda im się wedrzeć na samą stację, będzie to nasz koniec. Ludzie na stacji szeptają, że nie ma już nadziei na ocalenie, że tylko przedłużamy swoją agonię, ale Suchy, mój ojczym i naczelnik stacji, wciąż ma nadzieję na cud. Powtarza, że uratuje nas jego stary znajomy Hunter. Hunter jest członkiem zakonu spartańskiego. To braterstwo wojowników, którzy przysięgli bronić metra przed każdym zagrożeniem. Nic nie jest w stanie wzbudzić lęku w sercach tych ludzi. Przynajmniej nie było do tej pory, póki nie pojawili się czarni. Będę cienie tłumaczył na czarnych i wybaczcie mi to, ale ja chcę zachować tutaj kontinuum książkowe w pewien sposób. I przy okazji, w momencie, w którym znajdujemy się w historii, to kolejny mój zarzut do fabuły gry, która jest inspirowana książką, ale chcę was tutaj też o tym informować, o tego typu różnicach. W tym momencie fabuły książki my nie wiemy, że Hunter jest członkiem zakonu spartańskiego. Ba, co więcej, Suchy nie jest naczelnikiem stacji w książce. Przynajmniej do pewnego momentu nie jest, ale to zbyt duży spoiler by był. W każdym bądź razie... Tak, tak wyglądają, słuchajcie, ofiary
czarnych, jak sobie tutaj wszędzie popatrzycie. Tracą najzwyczajniej w świecie. Dobra, niektórzy są poranieni i owszem, ale większość z nich po prostu umiera, ponieważ traci zmysły. I wow, zaawansowana fizyka, physics naprawdę jest mega zaawansowana. Widać tutaj, jaki wpływ na tych ludzi mieli czarni, jak się pojawili, jak ich zaatakowali. Najzwyczajniej w świecie, jeżeli kiedykolwiek czytaliście książkę, nie spoilerujcie innym zabawy, ale mogę jedno tylko powiedzieć. To, co robią czarni tym ludziom, to jest po prostu coś przerażającego i najgorszemu wrogowi powiedziałbym szczerze, nie chciałbym tego życzyć. Przynajmniej nie na tą chwilę. Bo potem pewne sprawy zostaną wyjaśnione, ale uwierzcie mi, najgorszemu wrogowi nie chciałbym życzyć tego, co robią czarni z ludźmi w metrze. Bo to jest dość przerażające. Какого чёрта? Кто это может быть? Это Хантер. Всё в порядке. Мутанты не стучатся. Давай открывать чёртовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как, да всё как обычно. Все говорят только о вашей станции и о этих ваших мутантах. Артём! Я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявольщик? Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это... Они идут сверху. Что, черт подери. Только этого не хватало. Черт, уже за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Вперед, согласен. Пошли! Артем, бери оружие. Здесь. Артем, хватай пушку. Скąd мам... Ага, stąd мам взять бронь. Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Będziecie wyłazić z wentylacji, prawda? Tak, moi drodzy, spotkanie z mutantami. I co najgorsze, moi drodzy, Артём, с тобой всё нормально. Конечно, этот-то не пропадёт. Какие же это чёрные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов.
Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу Черный выпотрошили. Черный напарник! Внешний блокпост уничтожен! Дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить... Мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. No i słuchajcie, akcja zaczyna się rozkręcać. Ogólnie rzecz biorąc, powiem wam, jaka jest różnica pomiędzy tym, co tutaj się teraz wszystkim zdarzyło, a to, jak jest to przedstawione w książce. W książce jest to przedstawione bardzo, ale to bardzo spokojnie. To znaczy rozmowa z pomiędzy Suchym a Hunterem. Chciałem powiedzieć łowcom, ale to wszyscy się śmieli, że dlaczego nie po naszemu łowca, tylko z angielskiego Hunter? No, dlatego, że to Hunter najzwyczajniej w świecie był. I tak jak widzimy i słyszymy tutaj, Hunter nie wrócił, więc musimy dostarczyć wiadomość człowiekowi mianem Młynarz. Problem w tym, że nie wiedzieliśmy, jaką wiadomość w książce, w oryginale. W książce Arcium nie wiedział, jaką wiadomość ma zanieść, nie wiedział, że ma zanieść tą wiadomość zakonowi, wiedział tylko, że ma zanieść ją człowiekowi mianem Młynarz, którego znajdzie w polis i miał zanieść mu łuskę po naboju, przerobioną na właśnie wisiorek i w tej łusce coś miało się znajdować, o czym długo, długo później się Arcium dowiedział. Tutaj mamy po prostu Dog Tag, czy też wiecie, nieśmiertelnik z logiem zakonu i stąd wiemy, że to jest zakon. Plus wszystko, co tutaj widzieliście, najzwyczajniej w świecie jest zrobione na potrzeby gry, ponieważ o wiele spokojniej wyglądało wyruszenie Arciuma na jego przygodę. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье в оружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц, перевертоться, кушает компот! Вот стоц, перевертоться, и мечтает снова! Вот стоц, перевертоться, пережит налет! No i słuchajcie, w tym miejscu się pożegnamy. To by było na tyle w pierwszym materiale wideo z nowej serii Metro 2033 Redux. Podkreślam to słowo Redux, ponieważ są różnice pomiędzy wersją 2033 a wersją Redux. Nie tylko w oprawie graficznej, nie tylko w poprawie błędów, ale również zmienia się troszeczkę logika niektórych przeciwników. Po prostu jest lepiej najzwyczajniej w świecie dopracowane AI, a także, moi drodzy, zmienia się umiejscowienie niektórych przedmiotów w grze. W niektórych miejscach jest tych przedmiotów więcej, niektórych jest ich mniej i zmienia się czasami też podejście do jak one się nazywają, do lokacji.
Najzwyczajniej w świecie w zwykłym metro 2033 po prostu powiedzmy, że droga wiedzie tędy, a w Reduxie jest ona troszeczkę zmodyfikowana, żeby dany poziom był bardziej imersywny, o tak to powinienem nazwać najzwyczajniej w świecie. Ale no cóż, ta osoba, która nas tutaj wołała, to był nasz najlepszy przyjaciel Żenika, z którym mamy wyruszyć właśnie karawaną na Ryżewską, bo chyba tak się nazywa ta stacja, na którą mamy iść, przez Aleksandrewską do Ryżewskiej. I najzwyczajniej w świecie poprawię się, jeżeli chodzi o nazewnictwo tutaj tych wszystkich stacji, ponieważ od następnego materiału wideo na pewno wezmę ze sobą książkę. I będę po prostu z tym wszystkim sprawdzał. A my się zapoznamy z tym, co tutaj się znajduje. O, przy okazji, tak jak może widzicie, mamy książkę Dmitrija Glukowskiego Metro 2033. Czyli to, w co obecnie gramy, a także Metro 2034, które zarówno Suchy, jak i nasz drogi Arcium najprawdopodobniej czytali i dziwię się, że nie zauważyli podobieństw pomiędzy tą książką, a tym, co się tutaj w tym miejscu dzieje. W każdym bądź razie, moi drodzy, w tym materiale wideo to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś uwagi, czyli na przykład, jeżeli istnieją, wiecie, tutaj jakieś rzeczy, które chcielibyście, żebym pomijał. Jeżeli chcecie, żebym najzwyczajniej w świecie nie skupiał się na czytaniu jakichś tutaj wpisów, albo żebym to przyspieszał, abym po prostu, nie wiem, w jakiś też inny sposób podchodził do tego let's playa, piszcie śmiało w komentarzach, ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać i dostosowywać się do nich w miarę swoich możliwości. Najczęściej, jeżeli chodzi o odpowiadanie, odpowiadam wam komentarzem na komentarz, chociaż zdarza mi się, że czasami w jakiś sposób odniosę się do waszego komentarza w którymś z kolejnych materiałów wideo z tejże serii. Jak na razie się z wami żegnam, dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!